27 maja na Dyrczoniówce w gminie Kęty odbyły się kolejne powiatowe zawody wędkarskie. Wzięło w nich udział 7 trzyosobowych zespołów z terenu całego powiatu oświęcimskiego, które walczyły o zwycięstwa indywidualne oraz drużynowe. Najlepszym zawodnikiem okazał się Stanisław Matlak z Osieka. Drużynowo natomiast puchar zdobyli zawodnicy starostwa powiatowego w składzie: wicestarosta Jarosław Jurzak, Bartłomiej Kajfasz i Mirosław Zeman. Grand Prix powiatowe rządzi się takimi prawami, że jakoś nam się udaje drużynowo wygrywać już któryś raz z rzędu, ale to chyba dlatego, że jest taka równa drużyna, a lider, czyli Bartek, jest mistrzem, więc się udaje wygrywać. Fajnie, że tyle osób i taka impreza. Jeszcze nas czekają 3 do zakończenia całego Grand Prix, więc wszystko się może zdarzyć. Mi poszło najlepiej, ale nie, no ja uważam, że tutaj połowili wszyscy fajnie, bo tutaj nie robiło się takich wyników raczej nigdy, ale w tym roku wszyscy fajnie łowili. No ja akurat wygrałem, no tak się zdarzyło. Łowisko bardzo fajne, można łowić batem, można łowić odległościówką, no jak widać dominują tu karpie, leszcze, karasie, płocie, także rybostan jest dość duży. Tak powinno być, zabawić się bez jakiejś tam wielkiej rywalizacji. Na luzie, tak sobie, nie? Miło spędzać czas. Kolejne zawody odbędą się już w czerwcu w Chełmku, później w Rajsku i ostatnie, podobnie jak w ubiegłym roku, w Osieku.